Będę się w Panu, bracia i siostry. W drugim dniu naszych rozważań rekolekcyjnych, patrząc w oblicze Jezusa Chrystusa, stawiamy pytanie, dlaczego wybrał taką drogę, dlaczego Ojciec Niebieski wyznaczył go na tą drogę, która wiedzie na Golgotę. Dlaczego krzyżem przemawia do nas, zbawiając świat przez zwycięstwo nad grzechem, ale przez zwycięstwo, które jest okupione całkowitym wydaniem siebie, całkowitym wydaniem wszystkiego, co jako człowiek na ziemi prezentował, uniżył samego siebie. Święty Paweł w liście do Filipian mówi o uniżeniu aż do śmierci krzyżowej. A więc zrezygnował nie tylko z chwały Bożej, ale też i z czci ludzkiej. Dlaczego ta droga? Takie pytanie stawiamy. I najczęściej prostą odpowiedzią, która niekiedy od czasów pierwszej komunii świętej zatrzymała się w naszym sercu, zapamiętaliśmy sobie. Prostą odpowiedzią jest taka rachuba ludzka. Bóg zażądał okupu za nasze grzechy. I taki okup mógł dać tylko jego syn. Bóg równy Ojcu, ale w ciele ludzkim, bo okup jest za ludzi. Można by powiedzieć, iż w tym prostym, bardzo katechizmowym, takim pierwotnym sformułowaniu jest jakaś prawda. No jest prawda, ale ona jest bardzo zawężona i zbyt ludzkim myśleniem zredagowana. Po co to jest ten okup? W jakim sensie Jezus nas wykupił z rąk Ojca? Z rąk Ojca zagniewanego? Tak nasza wyobraźnia ludzka znów dalej snuje to rozważanie. Mówi Ojciec Święty Benedykt XVI w liście na rok wiary, iż miłość objawiona na krzyżu nie tylko nas zbawia, to znaczy daje ten okup, ale wzywa do przemiany serca. A więc ostatecznie Chrystus nas wykupił z rąk nas samych. Chrystus wykupił nas z tego, co myśmy stworzyli jako przestrzeń posiadania. A mówiąc jeszcze prosił, wyrwał nas ze szponów egoizmu. Przemiana serca to jest uwolnienie ludzkiego serca z ograniczeń, które narzuca egoizm. I teraz kilka przykładów tegoż egoizmu, tego zawężenia serca. Najpierw ten biblijny przykład, o którym mówią Dzieje Apostolskie. Narodzenie z Żydów, którzy przyjęli chrzest, nie mogę pojąć, iż może ktoś inny przyjąć, to znaczy wykorzystać naukę, którą głosił ich rodak, Jezus Chrystus.
narodzonym w dzielnicy Maryi i że może być inny sposób myślenia, jak właśnie ten ograniczony rozumieniem prawa mojżeszowego. Na samym początku był bardzo trudny moment wyrwania się chrześcijaństwa z ciasnej gminy żydowskiej ku szerokim przestrzeniom narodów nieżydowskich nazwanych poganami, tym bardziej, że to był czas Cesarstwa Rzymskiego, a więc można by powiedzieć pierwszy model zjednoczonej nie tylko Europy, ale i krajów afrykańskich i azjatyckich. Święty Paweł doświadcza tego uwięzienia, nie wolno ci iść dalej. I dlatego powiedział, skoro wy odrzucacie Ewangelię powszechną, tę aż na krańce ziemi głoszoną, to ja muszę iść do narodów, do pogan, bo po to mnie tam posłał Jezus Chrystus. Będzie to potem potwierdzone taką formułą, o ile Piotr ma pilnować przede wszystkim wybranych z narodu żydowskiego, o ile on ma iść głosić narodom pogańskim Ewangelię. Ale Piotr też nie ograniczył się do Antiochii czy do Cezarei Filipowej. Przeniósł się do Rzymu i ostatecznie Ewangelia wyszła z tego zawężenia egoistycznego, można by powiedzieć, egoizmem jednego narodu więzionego. To przykład biblijny z dzisiejszego święta, z dzisiejszej lektury, 13 rozdziału Księgi Apokalipsy. A teraz nasi święci. Cyryl Metody. Urodzeni w Tesalonice, wychowani w tradycji bizantyjskiej, byli kuszeni, ażeby zatrzymać tym razem chrześcijaństwo już to otwarte, ale tylko dla terenów i dla kultury o tradycji wschodniej. Już wtedy zaczęły pękać więzy, zaczęła się pojawiać rysa między myśleniem pro-rzymskim i pro-bizantyjskim. Albo tu, albo tu. To właśnie cyry metody przełamują granice, tworząc nie tylko program ewangelizacyjny, ale tworząc też podstawy pod rozwój kultury, cywilizacji, alfabet. I przekład na języki słowiańskie źródeł podstawowych, a więc księgi liturgiczne i Pismo Święte. Musi dojść do rozerwania ciasnoty ludzkiego serca, jeżeli ma się człowiek rozwinąć, jeżeli ma ruść w kierunku coraz to szerszego i bogatszego życia. Egoizm jest najbardziej zakłamaną wadą ludzką, dlatego że prezentuje się nam jako przyjaciel numer jeden, bo to dla mnie wszystko, dla mnie, dla mnie, dla mnie. A jest właściwie kajdanami, jest uwięzionym sercem ludzkim, to egoistyczne serce. Jest to ukryta samozagłada. Egoizm próbuje reklamować się jako motor rozwoju, bo mogę coraz więcej zyskiwać, a faktycznie przygotowuje całkowite obumarcie. I to nie tylko w wymiarach ludzkiego odczuwania czy
ludzkich relacji międzyosobowych, ale również w kategoriach najrozmaitszych i ekonomii, i innych wpływów środowiskowych. Żeby przełamać egoizm, trzeba się zdobyć właśnie na logikę, której człowiek z siebie nigdy nie zaczerpnie. Logika ludzka nie poradzi sobie z egoizmem. Możemy mieć takie szlachetne uczucia, na przykład filantropia jest takie piękne słowo, filantropia, on jest filantropem. Albo to jest humanista. Albo jest to człowiek otwarty. Jest to człowiek, który postępuje w sposób cywilizowany. I takimi słowami, które funkcjonują jak parawany, które osłaniają nasz ciasny egoizm, możemy się bardzo pięknie posługiwać. Przecież wiecie najdroższe, że już powstają pomysły na obrzędy rozwodowe, a więc wyrok sądu i potem w sposób cywilizowany się rozchodzimy. Urządzamy przyjęcie, zapraszamy przyjaciół. Jesteśmy wykształconymi i nie możemy w kłótni się rozchodzić. Nawet proponuje się pewne rytuały, pewne programy żywieniowo-zabawowe. Do jakiego stopnia egoizm potrafi się ubrać w szaty reklamy? Przecież cóż to jest to, co? To jest dramat. To jest przegrana. Po obydwu stronach cierpienie, a wina też często po jednej i po drugiej stronie. I na to wszystko ubieramy wspaniały, wystrojony w najrozmaitsze szaty cywilizowanego świata obrzęd. Już nie mówiąc o innych metodach, którymi potrafi człowiek do końca zabić siebie, nie wiedząc o tym, że jest tak bardzo samobójczy, tylko dlatego, że się zamknął. I tu jest potrzebny ten mocny, mocny akcent miłości krzyża. Przykład następny. Wasi patronowie, święty Rafał i Albert, cała problematyka powstania styczniowego. Teraz akurat rozdyskutowaliśmy się trochę na te tematy, a przy tej okazji i inne zrywy polityczne, zwłaszcza powstanie warszawskie. Ja osobiście w sposób niezwykle bolesny przeżywałem, a w pewnym sensie przeżywam w doświadczeniu bezpośrednim problemy żołnierzy wyklętych. Akurat pracuję, służę na takim terenie, gdzie najdłużej właściwie utrzymywały się te oddziały i gdzie przychodzi równocześnie do biskupa zamówienie na pobłogosławienie dwóch pomników. A oni do siebie strzelali. Bardzo trudny problem. I stąd, żeby znaleźć w tym jakiś porządek, co to się stało, że do tego stopnia były przekłamywane różne wątki, że nie można było pojąć, kto jest agresorem, a kto sprawiedliwy. Właśnie tutaj powstańcy, patroni naszej parafii, to jest też pewnego rodzaju reflektor, światło, żeby spojrzeć z tej strony. Któż by to dzisiaj próbował naśladować świętego Alberta? Owszem, Caritas diecezjalna funkcjonuje, Caritas ogólno
krajowe, a nawet międzynarodowe funkcjonuje. Owszem, mamy wydziały społeczne, wsparcie rozmaite, fundusze pomocowe. Funkcjonuje bardzo dużo tych gestów, wydawałoby się, opiekuńczych. Ale te gesty opiekuńcze to są pewnego rodzaju wyciągnięte ręce przez narzędzia. To tak jak węgle wyciągam z paleniska przez odpowiednie szczypce, odpowiednie narzędzia kowalskie. Tak my wyciągamy biedę, pomagamy biedzie, żeby broń Bóg nie dotknęła ta bieda naszych rąk. W niektórych wypadkach nawet bardzo wysoko postawionych urzędniczo i nieźle nagradzanych rąk za to, że gdzieś tam jakiś mały fragment biedy się, ludzkiej biedy się po prostu usunie. Stworzyliśmy cały szereg takich niby instytucji, ale nie do końca sprawnych, a przede wszystkim nie do końca przejrzystych. A to dlatego, że nie dotknęliśmy się krzyża Chrystusowego, że nie zaprosiliśmy Bożej metody odradzania serca. Tam w sercu dopiero ludzkim przetworzonym może się zrodzić nowy program zabezpieczenia ludzkiego mienia i ludzkich programów i ludzkich nadziei. Mam przed sobą taką bardzo trudną dla mnie wtedy sytuację. Nie wiem, jak się dzisiaj potoczyły losy tych ludzi. Ojciec wykorzystał okazję, że był wysoko postawionym członkiem Komitetu Centralnego, więc szybciuteńko doszedł do potężnej fortuny. Jak to znam, tak zwane uwłaszczenie środowisk politycznych. I przychodzi do mnie, żebym jego syna przyjął na studia teologiczne Teologii Małżeństwa i Rodziny. Byłem wtedy dyrektorem Instytutu. Dzisiaj jestem emerytowanym półetatowcem w tymże samym Instytucie. Byłem zdziwiony, bo znaliśmy się doskonale. Ja wiedziałem, kim jest ten ojciec. Dlaczego on syna na Teologię Rodziny wysyła? Pytam go, bo chcę w ten sposób zabezpieczyć majątek, który nagromadziłem. Jak to? Przecież są różne firmy ubezpieczeniowe. I nie, nie ma firm. Mój syn przepije wszystko, co ja nagromadziłem, jeśli on nie będzie przez was, to znaczy przez nauczycieli akademickich, wychowany. Proszę go tak przygotować, żeby mój majątek ocalał. Bo jeżeli będzie chodził tam, dokąd ja chodzę, do naszego klubu, gdzie ja wiem, jak się kończą nasze spotkania, jak on się tego stylu nauczy, to on przebije majątek. Próbowałem tłumaczyć ojcu, że zabezpieczyć majątek może tylko przez zmianę serca. Ale to była dla niego nauka nie do pojęcia, bo on nie rozumiał, co to jest serce. A po co serce? W ekonomii serce? Gdyby było serce w ekonomii, to ja nie byłbym tak bogatym człowiekiem. Najdrożsi, to wszystko zostało osłonięte pięknymi słowami legalizmu, transformacji, a z głębi serca ogromna zraza, którą rządzi egoizm. I póki sobie z tym nie poradzimy, również w życiu społecznym i w życiu indywidualnym, zawsze będziemy podejmować fałszywe decyzje przy wyborach. Zawsze będziemy oszukiwani przez odpowiednich blagierów. Zawsze będzie tak zwany PR ważniejszy niż zdrowy rozsądek.
Wielki Post, świetny czas do refleksji. Ale przed nami przede wszystkim wielka szansa. Przed chwilą z dużą wdzięcznością usłyszałem tę modlitwę, tę prośbę o modlitwę, o beatyfikację jednego z założycieli Unii Europejskiej. Bo jest jedna szansa. Albo krzyż stanie w środku wszystkich parlamentów i to krzyż opisany zmartwychwstaniem, a więc krzyż triumfujący, albo te wszystkie parlamenty wcześniej czy później zamienią się, jak to mówił Benedykt XVI, cytując świętego Augustyna, w bandę rabusiów. W Berlinie to powiedział. To jest prosta logika. My mamy do dyspozycji wspaniałe modele. Od nauki świętego Pawła i Barnaby począwszy, a skończywszy na naszych świętych patronach. Jesteśmy naprawdę bogaci. I naprawdę jesteśmy uposażeni przyszłościowo. Ale sięgajmy po tę mądrość, żeby uwolnić nas od naszych myśli, a napełnić nas Bożymi myślami. Amen.